Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Polską Ligę w NBA 2K25. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli 30. sezon, a więc kolejny jubileuszowy sezon przed nami. W poprzednim sezonie mistrzami zostali Puszcza, Białystok i to była mała niespodzianka z dwóch względów. Gliwice zrobiło repita przedtem, więc wydawało się, że są faworytami do tego, żeby wygrać ponownie mistrzostwo i mieć freepeata. A druga taka niespodzianka to było to, że Dwayne Wade, czyli no najlepszy zawodnik stricte overallowo tej drużyny Białego Stoku, wypadł przed play-off, więc on cały playerz nie był, a i tak dalej radę wygrać mistrzostwo bez niego, więc to było dość szalone dla mnie. No i porównajmy sobie tutaj te rostery wszystkie popatrzmy na te wszystkie rostery, jak to wygląda. Jeśli chodzi o puszczę, to tutaj właśnie Dwayne Wade cały czas jest kontuzjowany, No i on opuści tak jeszcze większość tego sezonu, więc on dopiero będzie gotowy pod koniec tego sezonu, więc. Zapewne będzie dalej strata dla Puszczyny, ale mają Dwighta final Finals MVP z poprzedniego finału. Mają też Mike'a Bibiego, który już jest troszeczkę starszy. Forces Abedgosz tutaj, Realen, Kyle Lowry. Z młodszych zawodników, np. Draymond Green jest drużynie. Jeśli chodzi o klasztor, Częstowa tutaj, Zach Randolph. Z młodszych, z młodszych zawodników mają tutaj Andrej Dramonda i Brad Leabile, więc oni naprawdę, jeśli chodzi o draft, zrobili dobrą robotę. Piraci Gdańsk tutaj, Balgnani, Kałaje za to, młody Kałaj i młody Jimmy Butler. Racking Dinia tutaj Kevin Garnett, a oprócz Kevina Garnett'a mamy tutaj Derricka Rosa, Demarcusa Kozinsa, Jacques Manoa, Demara DeRozan. I jeszcze tutaj ktoś dobry, młody, pa powinien być, albo się mylę. Mylę się, bo ktoś jeszcze tutaj miałem wrażenie, że był, ale może nie, może jakaś wymiana była, mniej dobry pick, może i zrobił wymianę? Nie pamiętam. Diament Gliwice tutaj cały czas, Lebron, oprócz tego Stadmeier, Crawford, Stojakowicz. z za wynikiem to przed Henson, a to nie jest jakiś taki świetny, może być talent może powiedzieć, Orły Gożu Wielkopolskiej, Brandon Roy, Chancy Billups, Mike Conley, Jeff Tick, więc też nie najgorsza drużyna Bismack Biambo młody jest w drużynie, Kopalnia Katowice, Gilbert Arenas, Yao Ming, Tate, Bosch, Butler, bez żadnych zmian tutaj w tej drużynie Piorunkielce Kielce, Kobe Bryant, no ma tutaj na przykład Damina Lillard'a, więc to może naprawdę fajny backcourt bardzo, ale no Kobe ma 34 lata, więc długo ten backcourt nie potrwa Smoki Kraków, Westbrook, Jermaine O'Neill, John Wall, Hibert, Janlin, Stephenson, Harris też w Łódź dołączyli, więc bardzo solidna młoda ekipa cały czas. Czerwoni Łódź tutaj bez zmian. Steph, Harden, Kevin Love, Rudy Gay. Ta czwórka młodych zawodników cały czas tutaj jest. Z najlepszych takich młodych zawodników, no tam przynajmniej Avery'ego Bradley'ego, na przykład jest tutaj też Holland, taki, chociaż stworzyłem zawodnik. Tygrysy Lublin, tutaj Rondo jest. Jest też Jamison. Z młodych zawodników Kemba Walker na przykład, w drużynie jest, też na przykład Galinari, Turner, Kings Olsztyn, tutaj Madget, Duncan, Iverson, który ma tylko 83, Duncan też 87, to jest jeden z faworytów do bycia dużym poza playoffs pewnie i to po pobycie poza playoffs przez wiele lat naprawdę. David Zapolę tutaj, Dante Green jest najlepszym zawodnikiem. To jest właśnie zawodnik, który to jest dla mnie szalone. Co robię symulację, może nie symulację, co robię jakąkolwiek serię, jakikolwiek film w erze LeBrona. Era Lebrona, era Kobiego, bo ten zawodnik jest, kiedy on jest, draftu, kiedy on jest właśnie draftowany, muszę zerknąć. On jest draftowany kiedy? On jest draftowany w 2008, tak. Czyli on w każdej filmie, jaki robię, w tych erach, właśnie Lebron najczęściej era, nie wiem czemu on zawsze jest taki dobry, a to szczerze jest zawodnik, o którym nigdy nie słyszałem przedtem. Przed, no nie wiem, przed tą serią naprawdę, jakoś nie przypominam sobie, żebym kojarzył Donte i Greeniego jakiegoś. A ma, w każdej w filmie, w każdej filmie, w każdej serii, jakiej robię, on ma 90 overalla więc to jest dla mnie dziwne. Oprócz niego jest Paul Gasol, jest Paul George, który ma już 89 overalla. Koziołki Poznań, tutaj Manu Ginobili, między innymi. Z młodych zawodników, Blopet jest, Hassan Whiteside też. Gwiazda Rado, tutaj Paul Pierce, Baron Davis, Greg Oden, Hayward, Gordon Evans. Wilki Rzeszów, Nowicki, McGrady, Sessions, Derrickson, Terry, Ivy. I mamy takich świetnych młodych zawodników, jest Bogdanowicz na przykład Port Szczecin, Carmelo Antony, Nick Young, Kyrie Irving No jeszcze Carmelo ma 28 lat, więc jeszcze w sumie Może poczekać i Kyrie może być, no w sumie jeszcze to może być ciekawe na pewno trio takie Kyrie, Nick Young, Carmelo Antony Tylko potrzebują troszkę lepszych pair, choć w sumie ich pair forward też jest bardzo młody dalej Center to jest C. nie będzie to taki, no będzie nawet dobry do zespół, bym powiedział za kilka lat. Na już teraz w sumie. Tarnów tutaj jest Vince Carter, Cały czas Lou Max Phillips, Michael Reed, jest młody Ricky Rubio, młody Valenciunas, Słońce Torium, tutaj Johnson, Harris, Young, Greg dalej jest młody, Capital Warszawa Elton Brandt, Sean, uh, Marion Steve Nash, bez zmian tutaj Swift też jest w zespole, Odra Wrocław, tutaj Kevin cały czas. Kevin Durant, najlepszym zawodnikiem, jest tutaj też Lamar, Zolodycz, Hutch, Holiday, Ellis, Górnicy Zabrze, tutaj Richardson, Marbury, Jennings, Clay Thompson, Anton Davis, to będzie w ogóle ta trójka, właśnie, bo też Jennings też jest młody, ta trójka może być naprawdę niesamowitą trójką, zwłaszcza ta, właśnie, zwłaszcza duet Clay Davis. No, Anton Davis praktycznie w każdych filmach, gdzie robiłem jakby kar karierę, gdzie on. Ale, może się widziałem, że rozwijał przez wiele lat, to praktycznie zawsze miał 90 połat overala. Więc to będzie na pewno zawodnik świetny i na pewno to jest dobry wybór dla górników. Rycerze są na górę, to jest Chris Paul, Millsap, Abdurrahim. No i to tyle, to tyle jeśli chodzi o te drużyny. Tak to wszystko wygląda. Przechodzimy na początek. A jeszcze w sumie zobaczmy tych free agentów. Widziałem właśnie o, tych, o tym też komentarz, o tym salary Cupie. Nie ukrywam, że. A nie, to nie są Free czy Oczywiście nie ukrywam, że salary kapy, ogólnie finanse w lidze, to jest jedna z rzeczy. czas to sam robię. To jest jedna z rzeczy, którą najmniej jakby ogarnia, może powiedzieć, więc nie wiem, czy ja dam radę coś zmienić, bo to jest problem, który jest w każdej erze, jakby. W każdych seriach jak ja robiłem, w każdych filmach jak ja robiłem, zawsze się to dzieje, że prędzej czy później jest właśnie tak, że tacy notorycznie zawodnicy świetni się, jakby nie znajdują w zespole. Nie wiem czemu tak jest, no znaczy w sumie wiem czemu tak jest, bo właśnie jest to nowa zasada, to CBA czy coś takiego, albo CBA znaczy to jest coś tam chyba, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, no ale jest ogólnie jakby tam zasada taka, że właśnie ogólnie krótko mówiąc, ciężej jest tworzyć takie właśnie zespoły, które są takie drogie, może powiedzieć, ma wielu zawodników na dużych kontraktach, takie super teamy, może powiedzieć, ciężej tworzyć. Dawniej tego nie było. Ale wydaje mi się właśnie, że to przez że to, to jest NBA 2K25, to zasady już takie są od dawna. właśnie. Przecież tutaj w tych latach w rzeczywistości nie było takich zasad, ale w grze i w rzeczywistości będą od tego co następnego. Więc właśnie wydaje mi się, że o to chodzi, że tutaj to jest. Ja to jest taki problem, że na przykład tacy zawodnicy są po prostu free agentami i potem podpisują minimum deal. Nie wiem, nie ukrywam, że zbytnio jak to rozwiązać tak, że mówiłem, bo jeśli chodzi o finanse, to jest chyba jedna z rzeczy, którą najmniej ogarniam w ogóle w rzeczywistości w NBA czy też 2K, więc jakoś... Nie ukrywam, że nie, nie wiem, nie chcę się zapytać, aż tak mocno w to bawić. No bo Są to jakie takie setting, settings, jakby, jeśli chodzi o na przykład, Gdzie to to gdzieś tutaj powinno chyba być. A w sumie, może to jest w e, Turning Sliders, Contracts, może? Nie, wiem właśnie, na, dokładnie. Salaryka na pewno musi być włączony, A nie wiem, prawda? Salaryka waliu. value. Nie wiem, czy na przykład dać w, na przykład, ja bym to dał. No nie wiem, naprawdę. bo też właśnie to, że nie, nie chcę się aż tak mega bawić w to, bo. Potem jeszcze coś źle, jeszcze coś odwalę, jeszcze będzie jeszcze gorzej, albo coś takiego. Nie wiem właśnie. Nie wiem jak to, co by tutaj dokładnie byłoby, można nawet zmienić. Więc wolę właśnie się tam, wolę się w to nie bawić, bo wątpię, że mogę coś naprawić. Jak już to może mógłbym to pogorszyć, to mógłbym potencjalnie może jakiś, nie wiem, jakiś, ja bym oglądał jakiś tutorial czy coś takiego. Może wtedy bym jakoś to miarę ogarnął. Tak to samemu to wątpię, że dam radę cokolwiek działać, jeśli chodzi o te ustawienia tych salarii, kapów czy ogólnie salarii ogólnie w całej lidze. Nie zmyślę, że to tak zostanie, jak to będzie wyglądało. To no bo za dużo się tutaj nie mogę na obecną chwilę zrobić. Wow, Devil z Opole. Co w nich wstąpiło, można powiedzieć. 10-0 rekord na początek tego sezonu. Teraz nie przegrywają, nawet z Czerwoni Łódź. Pierwsza porażka. I tak, no na pewno wiemy, że oni są na pierwszym miejscu w konferencji południowej. A reszta? Diament Gliwice potem, Kopalnia Katowice, Astronauci Tarnów, Górnicy Zabry, Klasztor Częstowa, Gwiazda Radom, Smoki Kraków. Na pewno największą niespodzianką są Wilki Rzeszów, jak mają słaby start. To na pewno jest największa niespodzianka, od razu Wrocław też sobie nie radzi, nie radzi za dobrze, Jeśli o konferencja północną, tutaj na pierwszym miejscu Czerwoni Łódź, potem Kapital Warszawa, Rycerz Zielona Góra, Puszcza Białystok, Orły Gorzów Wielkopolski, Słońce Toruń, Koziołki Poznań, Port Trzecim, poza playoffs Piraci Gdańsk, Rekiny Gdynia, Forteca Bydgoszcz, Kings Olsztyn, nie ma zbytnio dużych niespodzianek, bo w miarę mam wrażenie, że co roku Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz i Olsztyn gdzieś właśnie tak w miarę nie są w tych playoffs, więc nie jest to jakaś duża niespodzianka dla mnie. Teraz przechodzimy na początek stycznia. Czyli pierwszy award race. Myślę, że nie będzie to niespodzianką, jeśli LeBron James będzie na pierwszym miejscu w walce na nagrodę MVP. No sam nie wiem. Dla mnie LeBron James, tak jak mówię, jakby wygrał w po poprzednim sezonie mistrzostwo i final z MVP, to już dla mnie byłby gołtem. A teraz jeszcze może nie jest dla mnie gołtem, ale chyba jeśli dołoży nagrodę MVP w tym sezonie, sezonu zasadniczego, no to myślę, że już będzie chyba gołtem. Myślę, że tak będzie. No właśnie. Kto jest faworytem wygrania nagrody MVP? LeBron James, no i to, no w sumie właśnie to, to warto pamiętać. On ma 28 lat. Niektórzy zawodnicy w takim wieku dopiero bijają swój Prime na przykład, więc LeBron James ma zdecydowanie najlepszy sezon w swojej całej karierze, jak na razie. I z takim sezonem to nie ma szans, żeby go ktoś. On average Carier High nie tylko punktu, ale też zbiórek między innymi, więc to jest dość niesamowite. No fenomenalny start, i nie ma szans, żeby ktoś z nim powalczył. Ale mamy duet na przykład z Łodzi, Harden i Steph, fajnie to widzieć. Nie ukrywam, że to jest zespół, który dość lubię. Jakby podoba mi się, jakby po prostu taka, jakby ekipa właśnie takie właśnie duet, na przykład harden Carry to wam prawda brzmi, brzmi mega, bo w Prime, a przykład, nie wiem, jakby w zespół zrobić Prime Harden i Prime Steph, nie wiem, czy by jakby, zależy, czy by pasowało, to może razem, no, ale na pewno byłoby jedno, pewne, że byłoby to niesamowite tych dwóch zawodników zobaczyć razem. Rookie of the Year, jest Anton Davis, no to jest wiadomo, że Anton Davis nie ma rywali, nie ma żadnych rywali Już jako rookie wygląda na gościa, który spokojnie może być All-NBA playerem, czy All-Defensive playerem, czy All-Starem nawet, więc spodziewałem się od niego, że tak będzie six of the year, Kevin Love, kto jest power forwardem tej drużynie, że Kevin Love jest six -manem? bo to jest dla mnie szalone To jest dla mnie szalone, kto może być przed nim, nie mam pojęcia LeBron James, Defensive Player of the Year, favort, most improved Kyrie Crash player LeBron. W ogóle LeBron, czyli ma ile tych nagród MVP? O tak, tak, mówię. Jeśli on wygra nagrodę szóstą MVP, czy już tylko jedną mniej Magica od Magica Johnsona, do tego czwartą nagrodę Defensive Player of the Year, to czy wygra mistrzostwo, czy nie, według mnie, będzie już gołtem. Przynajmniej dla mnie, a każdy może oczywiście inaczej na to patrzeć. Dla niektórych może być gołtem, dla niektórych nie. Dla mnie, będzie gołtem już osobiście. Na pierwszym miejscu w konferencji południowej mamy astronautów Tarnów. Potem David Zopole, pole, Kopalnia Katowice, Diamond Gliwice, Klasztor Częstochowa, Górnice, Zabrze, Gwiazda Radom i od Rewrocław Top 8. Poza Top 8 Kraków, Lublin, Kielce, Rzeszów. Rzeszów to jest naprawdę duże niespodzianko. Tak nagle, przez wiele lat byli na szczycie, teraz tak nagle poszli mega w dół. Co mnie dość dziwi mocno. W sumie nie mogą mieć zawodnika, który ma 70 overall jako starting small forward. To w ogóle zobaczyłem właśnie jedną rzecz. Łódź właśnie. Kto jest? Aha, Rashard Lewis. Oni musieli go pozyskać jako free agenta pewnie. Tak jest. No to powiem tak. Ten zespół jak jeszcze pozyskał Rasharda Luisa, jak ten skład tak wygląda, to musi być jeden z głównych faworytetów do wygrania mistrzostwa. Oprócz Łodzi, tutaj w top 8 w konferencji północnej mamy Warszawę, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Białystok, Poznań, Gdynia, Toruń. Poza top 8 Gdańsk, Zielona Góra, Bydgoszcz, Olsztyn. Tak to się prezentuje. I przejdźmy do 18 stycznia. Czyli na pewno wiemy gdzie Rashard Luiz, jest, ale jest też wielu świetnych frejżentów już dalej nie mają zespołów, prawdopodobnie. Marcin Igor tak jak wiemy, no niestety karierę swoją zakończył. A zobaczmy Transaction Report. Wally Czerbiak za first roundera i Roniego Turiafa. Antony Moro za Lutera Heda. Trent Christie i first rounder za Jordana Farmara i second rounda. Igor Rakoszewicz za second, i second rounder za Ty Lawsona. LaFrance i second rounder za O'Brianta. Aflao, Aflalo i second rounder za Farida. Nie są takie, takie właśnie te blockbuster tradey, których poszukuję, ale to jest duży trade, to jest bardzo duży, duży trade. Cory Maget za Rudiego A Nie podoba mi się z perspektywy łodzi ten trade, nie ukrywam, bo Kory Maget jest znacznie starszy, a Rudy Gale pasował do tego, pasował do timeline'u tej drużyny, bo ten zespół, w miarę ich timeline, to gdzieś właśnie zawodnicy w miarę tak 25, 6, 4, 3 lata, to tak ogólnie młody zespół, ogólnie młody zespół, a Corey nie jest młodym zawodnikiem, a Rudy Gale był, więc to tak nie ukrywam, że nie podoba mi się z ich perspektywy. Wszystkie zrobić nowy wymiany zapomniałem już. Łódź i. Ja zerknę jeszcze raz. Łódź i kto? Łódź i Olsztyn, dobra. Łódź i Olsztyn. Jest Łódź, no i mamy właśnie Madżeta, który ma 33 lata. No jest lepszy, to jest fakt, ale ma 33 lata. On dosłownie będzie regresował mocno. Mocno będzie regresował, może nie mocno, ale będzie regresował za rok, a Olsztyn. No, mają właśnie 26-letniego Rudy'ego No, choć z drugiej strony, z perspektywy łodzi, Rudy Gay prawdopodobnie wbił już swój pik. Wątpię, że będzie dużo wyższy. wątpie że będzie o jakiś wyższy over, to naprawdę. No, bo w wieku 26 lat, jak ma 86 rawie wątpię, bo jakoś nie rozwija się tak niesamowicie, więc. No, z drugiej strony, może to nie jest aż tak zła wymiana, ale tak, na miejscu i bym mniej robił tej wymiany, tak szczerze. No, ale kontynuujemy. Tutaj jest Down, To G league to nie jest istotne dla nas. Tak, to są te sendowny, też nieistotne. Tutaj właśnie mieliśmy te podpisy. Zobaczmy sobie od początku, miały te podpisy, jak to wyglądało. Jak to miarę właśnie wyglądało. A więc tak, zaczynamy od tego, że Tony Parker podpisał kontakt z w z Swojego czasu był tam Jason Kidd, więc miałem kolejnego legendarnego Point Garda. Gliwicę the DeAndre Jordana. LeBron James ma nowego teammata, jest nim the DeAndre Jordan, czyli świetny sender. Rashard Lewis, widzieliśmy to. Amar Salmaier podpisał nowe przedłużenie o rok z Gliwicami. JR Smith podpisał kontrakt z Olsztynem, też dobry. Podpis Line Tyson Chandler z Poznaniem, Augustin. No to tam w sumie mają już Kyriego, więc w sumie on będzie takim bardzo mocnym backupem. Ale Najvers podpisał nowy kontrakt ze swoją drużyną, tak samo Billups i Ilgauskas. Louis e Williams podpisał kontrakt z Karakowem, Horford z Gdynią. Vince Carter podpisał nowy kontrakt z Tarnowem. Tak to wygląda. Wszystko jeśli chodzi o te podpisy w miarę jeszcze, jak kogoś to interesuje. I to tyle. No dobra. I kontynuujemy. Przechodzimy do All Star Weekend. może pokonamy Rookies. Sof tutaj mieliśmy Kleja jako najlepszego zawodnika. Free Point Contest winner Dante Grini, a Slam Dunk Contest winner Demarcus Cousins. W meczu gwiazd wygrywa team Południe. I najlepszym zawodnikiem tego meczu był pewnie Paul George. Przechodzimy na początek lutego. Fawory do wygrania nagrody MVP jest oczywiście LeBron James, także mówiłem. No, z takimi średnimi, nie ma podjazdu nikt do niego tak naprawdę. Rookie of the ten Davis też. no Lilard jest blisko, ale nie ma nikt podjazdu tak realnie do niego. Dwóch mamy tutaj dobrych ruki skontuzywanych, i obydwoje mają złamaną dokładnie lewą kostkę. Six of the year, John Wall, z faworytem. Defensive player of the year LeBron. Most improved Deandre Jordan. No, Deandre Jordan, który. Robi duży progres, no, świetny, naprawdę. Pickup, e, świetny podpis dla, dla Gliwic, Clash Player Der LeBron w konferencji południowej. Na pierwszym miejscu mamy astronautów Tarnów, potem kopalnia Katowice Dewizopole. Opole. Co dziwne dla mnie, Diamond Gliwice tylko czwarte miejsce. Potem górnicy zawsze, Gwiazda Radą to Wrocław. Tobosiem kończą Częstochowa, poza Tobosiem Lublin, Kraków, Rzeszów, Kielce. Konferencja północna, tutaj na pierwszym miejscu Łódź. No Łódź nie wiem. Łódź może jest największym faworytem, Nie tylko w stricte rekordowo, ale po prostu jak patrzymy na ich zespół, tym bardziej jak tego Korego Margeta podpisała, no ten zespół po prostu jest fenomenalny. Ciężko typować przeciwko nim, tak naprawdę. Orygorzu Wielkopolski też to Bośni, tak samo jak Warszawa, Szczecin, Białystok, Gdynia, Poznań i Zielona Góra. Poza to Gdańsk, Toruń, Olsztyn, Bydgoszcz. Nie ukrywam, że Gdynia to jest taka też ekipa, którą dość lubię. No Derek Rose i Demar Rose to są zawodnicy, których mega, mega lubię, więc Żaki na też jest zawodnikiem, którego lubię. No jako fan Bulls. Mam dużą sympatię do właśnie Erika, Rosa, Demara, DeRosa, czyża, Akimano, więc ciężko mi nie kibicować po cichu takiej drużynie, gdzie mamy tylu zawodników, których bardzo lubię. I możemy iść dalej na początek marca. Teraz, no w sumie, pod względem, miał, nie wiem, jakbym musiał wybrać zespół pod względem sympatii, który zespół byłby moim ulubionym, po, przez sympatię do zawodników w składzie, to możliwe, że Gdynia byłaby moją ulubioną drużyną. Naprawdę, Bo mam właśnie takich trzech zawodników, których bardzo lubię. A w sumie bym sobie jeszcze jeszcze ja sobie właśnie zobaczę, kto tak jakby Paul George, na przykład jest zawodnik, którego lubię Tutaj szczerze, nikt się nie wyróżnia dla mnie Tutaj też zbytnio Dirk jest spoko, Trace jest spoko, też fajna nawet ekipa Carmelo, Kyrie to fajny duet na pewno, który też Też na pewno lubię tych zawodników, ale właśnie tylko tak patrzę, czy ktoś da rady być Bardziej, można powiedzieć, czy jest jakiś zespół, którego mógłbym, jeśli chodzi o stricte zawodników, bardziej lubić? Tak sobie patrzę, właśnie powolutku. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Nie wiem, właśnie kto byłby najbliżej. No tu jest Kawaii, Butler też mocny, duet, jeśli chodzi o moją sympatię. Tak, mówię, no to jest taka trójka mocna, Derek Rose, na no de Rosen No, myślę, że tak jest. Myślę, że wiem, który zespół bym. Jeśli miałbym komuś kibicować, stricte przez moją sympatię, to. pewnie byłaby to Gdynia. Tak mi się wydaje. Też tutaj bardzo fajny duet: Iverson-Duncan. No tak, Gdynia, jakbym miał wybrać zespół, który najbardziej bym lubił przez sympatię zawodników, to byłaby to. to byliby to Rekini Gdynia. Cały czas LeBron Tower ten do nagrodę MVP. Rookie of the Anton Davis, Sixth of the Year John Wall, LeBron, Defensive Player of the Year, Kyrie Irving, Most Improved, LeBron, Clutch Player of the Year. Konferencji południowej na pierwszym miejscu mamy Diamond Gliwice, czyli no wróci tam, gdzie ich miejsce, można tak powiedzieć po części. Potem mamy Katowice, Tarnów, Opole, Wrocław, Radom, Zabrze, Lublin. Poza to 8 Kraków, Rzeszów, Częstowa Kielce. Konferencja południowa tutaj Czerwoniudzi, jako jedyny zespół w całej lidze, mają przypieczętowany awans do playoffs w swojej konferencji. Nie tego jednego meczu to jest na pewno istotne, więc wydaje się, że no, byłoby to szalone, gdyby nie byli w finale. 14:1 u siebie też rekord. W top 8 też na obecną chwilę mamy Warszawa, Białystok, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, poza top 8 Toruń, Zielona Góra, Olsztyn, Bydgoszcz. I przejdźmy na końcówkę sezonu. Takie starcie Łódź-Gliwice, LeBron kontra Stef. To byłoby coś pięknego, to byłoby coś pięknego, aż by się mogły przypomnieć czasy, gdy była ta, można powiedzieć, taka norma dla finałów NBA w rzeczywistości. Gdy to 2015, 2015 16 17 18 mieliśmy Cavs, Warriors, Steph, LeBron cały czas w finałach. Konferencja Południowa, tutaj wygrywałem tą konferencję. Diament Gliwice, razem z nimi w Astronaut Astronauci Tarnów, Kopalnia Katowice, Devil's Opolę, Gwiazda Radom, Górnicy Zabrze od Wrocław i Smok i Kraków, tuż za playoffs Tigry z Tygrysa Lublin. Klasz to częstowa. Największa niespodzianka tego sezonu Wielki Rzeszów i Piorunkielce. Konferencję. Północno pewnie Czerwoni Łódź wygrali, tak jest, oni też mają ogólnie najlepszy rekord w lidze. Zarazem z nimi w playoffs mamy Orły Gorzów Wielkopolski, Kapital Warszawa, Puszcza Białeso, Koziołki Poznań, Rekiny Gdynia, -Piraci, -Gdy Piraci Gdańsk. I ostatnie miejsce tutaj mamy jeszcze walkę pomiędzy rycerzami a Port Po Szczecin, a rycerze Zielona Góra. Myślę, że na Port Szczecin da radę wygrać. Najlepszą serię, w najlepszej formie, tuż przed e, playoffs. No, najlepszej formie, tuż przed playoffs są. No, klasztor nie liczę, bo nie grają. Kwiaza radą, jest w najlepszej formie. MVP Ligi zostaje LeBron James, tak jest. Most valuable player. Po raz szósty w jego karierze. Anthony Davis, rookie of the year. Six man of the year. John Wall. LeBron James, defensive player of the year. Most improved Kyrie Irving. Coach of the year, Abe Martin Jr. A więc tak, już mówię. Jak dla mnie, LeBron James jest gołtem. Tylko jedno MVP mniej, dwa mistrzostwa za to więcej, dwa finals MVP więcej, cztery defensive playerów tej nagrodę więcej. Dla mnie, już no jedyny argument to jest MVP nagrody, ale to jest dosłownie jedna nagroda. I powiem tak, postawiłbym potężne pieniądze na to, że LeBron jeszcze przynajmniej raz w swojej karierze wygra nagrodę MVP, więc dla mnie jest gołtem. Dla mnie jest gołtem i myślę, że już on będzie finalnym gołtem, bo po prostu. Nie mają, inni praktycznie nie mają czasu możliwy na to, żeby to zrobić, kto byłby takim typem, nie wiem jakby, nie wiem kto ma szansę na razie, bo na razie cię, ciężko będzie pobić Lebrona, więc mało nawet widzę kontenderów na to, na obecną chwilę przynajmniej all NBA First Team all NBA Second Team All-NBA Third Team All-Defensive First Team All-Defensive Second Team All-Rookie First Team All-Rookie Second Team Przechodzimy do play w tym momencie. I zaczynamy pierwszą rundę. Mamy pierwszą eliminację, drugą eliminację, dwie eliminacje. Gdańsk robi sweepa na Gorzowie. To jest niespodzianka. Tarnów robi sweepa na Krakowie. No, mała niespodzianka. Myślę, że Kraków przynajmniej raz wygram, Nie ukrywam. Czy Gdynia awansuje do kolejnej rundy? Tak nie będzie. Dobra. Jaki mam następny mecz? Następny mecz mamy Poznań-Białystok. Tutaj bliżej będzie Biały stok. Dobra, myślę, że te Game Six nie będą oglądał w tej pierwszej rundzie. Nie ukrywam. Zawrz odpada. Gwiazda Radom odpada, koziołki odpadają. Czyli w sumie. mamy jeszcze trzy miejsca. Tak jest. Pierwszy, mierze, który mielibyśmy do oglądania, to łódź Szczecin. No to jest niespodzianka duża dla mnie. Że Łódź no, nie, nie rozprawili się ze Szczecinem. Uć tutaj wygrywacze. Ja dobrze widziałem, że. Czy my gramy Game 7 w Szczecinie? To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. 4 punkty Stefa. A nie. Czy coś pomyliłem? Czy coś pomyliłem? Chyba coś pomyliłem. Teraz, biorę, gdzie Game 7? Aha. No dobra. Gdy nie w Wa Warszawano, nie będę ukrywał wiadomo, kogo, komu kibicuję. Jakbym miał wybrać? Mówiłem o tym właśnie, te przed chwilą. Jeśli chodzi o moją sympatię, ale Warszawa to pewnie zrobi. No dobra, jeszcze możemy wejść tutaj. Bo to jest Game7, to już mnie bardziej interesuje, więc możemy wejść i zerknąć co się tutaj wydarzy. Warszawa przy piłce. Jeszcze kamerę zmieńmy. Minuta 9 sekund do końca. Mamy tutaj elitarny pojedynek na pozycji point guardów. Steve Nash kontra Derrick Rose. Kevin Garnett jest przy Stevie Naszu. Jest mi dość duży Steve Nash. Pół dystansu nie trafia, ale Brand zbiera i nie trafia. Teraz Kevin Garnett ma piłkę. Demar DeRozan. Może jakiś midrange. Demar DeRozan. Podaj Derrick Rosea 3 punkty. No właśnie, nie była to jakaś mocna strona Derricka Rosea nigdy, więc mnie to dziwiło, że w takim momencie ważnym decyduje się na taki rzut spin move. Steve Nash nie trafia. Garnett zbiera. No ciężko, tutaj w ogóle kogokolwiek, jeśli chodzi o trójkę, w sumie. Będąc kompletnie szczerym. D-Rose, nie próbuj tego ponownie, bo to wątpię, że się uda. Rzekim Noah, pół dystans i D-Rose trafia. Punkt straty: 26,5 sekundy do końca. Piłka oczywiście Warszawy. Tutaj będą faulować Rekiny Gdynia Tak jest. Steve Nash jest faulowany, No ale jak trafi. A nie, w sumie jak trafi dwa to. No nie, jak trafi dwa to będą tylko trzy punkty straty, więc nie będzie tragedii. Steve Nash, pierwszy rzut trafia. A Steve Nash też już jest bliski końca swojej kariery, to na pewno warto pamiętać, więc już nie, nie jest aż tak dobry jak był w prime. Ale dwa rzuty trafia. Gdynia biorą time outa swojego. Nie wiem czy ostatniego czy nie, ale biorą time outa. I zobaczymy 25 sekund do końca. Jaką akcję rozegrałem Wrecking Dynia? Rozegrają. Głupie zużycie timeoutu. A ten komputer naprawdę jest niesamowity. Nie wiem po co to jest, naprawdę. Ale, ale to robią. Czyli zakładam, że teraz nie mam timeoutów. Piłka w dłoniach Temara de Rozana, Derrick Rose. D. Rose. Podkosz. Derek Rose trafia. Punkt straty. Punkt straty właśnie sekund do końca. a Teraz to Mix będzie musiał trafić. Dwa rzuty osobiste. Marder Rose fauluje. Pierwszy bez problemu trafia. Pewnie drugi też powinien tak samo trafić. Drugi też trafia bez żadnego problemu. Timeout. jeszcze mamy jeden timeout? A to, to już na pewno jest ostatni timeout, który mają. Jakim Nap znajdzie Demara de, de Rose czy Derrika Demara Demar DRozana. De Tylko nie rzucaj za trójkę Demar, bo to nie ma sensu. Derek Rose. D Rose. Półdystans rzuca i pudłuje. To jest po meczu. Bądźmy szczerzy, to jest po meczu, jeśli trafią przynajmniej jeden rzut osobisty. Mix. I trafia tak jest, więc no można mówić, że powoli już, że Warszawa zagra w drugiej rundzie. Właściwie siebie, instant trafi trójkę? Najpierw to jest początek tego celu Kevin Garnett Brewer, czy nie, kto to był? Nie wiem, w sumie, nieważne, w sumie, bo to jest koniec meczu. Warszawa wygrywa 107, 102 i Warszawa gra dalej. I może przechodzić do kolejnych już meczów. Pierwszy game, seven za nami. Zobaczmy, jak to będzie wyglądał w kolejnym. Kolejny game, seven, który będziemy grać, to Wrocław i Gliwice. No, czy, tutaj, czy to, że jest tej y, Game7 niespodzianką? Jest, jest na pewno, bo Gliwice nie powinny aż do Game7 walczyć można powiedzieć, z Wrocławiem. Swego czasu może tak, ale w tych czasach to nie. Wiadomo, że tam jest Kevin Durant dla Markus Aldridge, ale jednak Gliwice to jest lepszy zespół i chyba to udowodnią w tym Game7. Czy jeszcze Wrocław się postawi? Nie, nie postawią się, a więc 111, 190, 120, 97 wygrywają. Lebron ma triple-double, a Marisad ma 28 punktów i grałem dalej. No tutaj niespodzianką na pewno byłoby dużą, gdyby Łódź odpadli. Jak jeśli czerwoni Łódź odpadną, to będzie duża niespodzianka. I to się może wydarzyć cały czas. Na pewno nie będziemy tutaj wchodzić. Dobra, teraz będziemy minuta do końca. 116-114, prowadzą czerwo, oni mają piłkę? Nie. Tak, jednak tak, Mam jednak piłkę. Zobaczymy, co dadzą radę zrobić. Ja nie, nie będę starał tymi zawodnikami. Dobra, teraz możemy oglądać, jeszcze kamera ponownie. No i teraz, wszystko jest dobrze. Minuta do końca, Harden przy piłce. Steph jest na ławce, nie wiem czemu, ale James Harden wjeżdża i trafia, tak jest, Steph. Czy jest foul out? Nie wiem, ale go nie ma, to jest najważniejsze. W tak ważnych momentach to jest dość... no, mam nadzieję dla nich, że nie są na tyle głupi, żeby takiego zawodnika, najlepszego zawodnika swojego dawać w Game 7 pod koniec na ławkę, tylko że jest foul out. Choć wątpię, że z tym jest out, będąc szczerym. Derek Favors. Znajdzie to teraz DJ Augustin przy piłce. DJ Augustin. Kairi też na ławce. To jest też dziwne. Carmelo też na ławce. Nie, muszę to zobaczyć, prawda? Bo to jest dziwne dla mnie, ile gwiazd jest na ławce. Box score. Harda ma 62 punkty. Fouled out jest Kevin Love. Steph ma jeden foul. No, powiem tak. Ma słaby mecz, ale to dalej jest ważny przy zawodnik. Czemu go nie macie w składzie? Nie wiem. E, Carmelo jest fouled out. Kairi Fallout. No dobra, Szczecin się broni tym właśnie, że ich dwie największe gwiazdy są Fallout. Ale też jest to duża, no duża rzecz. Dla nich. DJ, Augustin nie trafia. Jakby to trafił. Szczecin by jeszcze wrócił do gry. Teraz wątpię, że to się wydarzy. Avery Bradley. Bradley. Harden powinien dostać piłkę albo. Tutaj przynajmniej Corey ma Jet. Ależ turnover. Co za turnover? Nick Young oczywiście ma łatwe dwa punkty. Tak jest. Ależ turnover ważny w takim momencie. Myślę, że to Harden powinien tą piłkę mieć, bo on jest świetnym free throw shooterem. Ivery Bradley jednak rzuca. Jeszcze trafia. Drugi też trafia, i tak pewnie Szczecin bierze tajmałta. Zobaczymy, co ale też Szczecin wykombinować. 21 sekund do końca, jest dużo czasu. Może Nikiang Trójka na przykład. Może DJ może Augustin ponownie, który dostaje piłkę chyba. Piłkę jednak ma Bell. Rzuca od razu i to był błąd. I Bradley ponownie falował. Czuję, że Bradley się może raz pomylić, po, sądząc po tym, jak rzucał te rzuty osobiste, że ten jeden był niepewny, więc może to nie jest taki pewny free throw shooter. Nie ukrywam, że nie, nie wiem z w rzeczywistości, jak dobrym shooterem on był. Jeśli chodzi o free throw, tutaj też niepewnie trafia. No i trafił jednak. Niepewnie, ale trafia sobie też w to osobiste. No teraz muszą coś zdobyć. Jeśli nie trafią, jest po meczu. DJ Augustin. Sida. Bell. DJ Augustin. Musi rzucać. I puduje. Jest po meczu. Jest po meczu, a więc Czerwoni Łódź grają dalej. Pomimo słabego meczu Stefa, ich największych gwiazdy to i tak wygrywają. Więc to na pewno dość duże dla nich, że potrafią wygrać nawet jakiś najlepszy zawodnik. Nie zagra dobrze. Zaczynam drugą rundę. Mamy już eliminację tak szybko. Tarnów, no, tarnów idzie jak burza. Swip na Krakowie, swip na Katowicach. Czy mam pierwszy mecz? Gliwice i Opola najpierw. Czy Opole będą prowadzić 3 1 nie. Teraz mamy mecz. Dobra, wiemy już na pewno, że Gdańsk robi też dużą niespodziankę, że są w finale konferencji. Gliwice o krok od awansu. Mamy tutaj zwycięstwo Białego Stoku, a więc Czerwony Łódź, tam wiem, zespół, który według mnie był jednym z największych faworytów, odpadają, a za to Puszcza to która broni mistrzostwa cały czas w grze i są w finale konferencji z drużyną, którą powinni pokonać. Gliwice w finale, tak jest, Gliwice w finale konferencji, a więc no, na pewno. Nie można było się spodziewać, że tak będzie wyglądał finał konferencji tutaj. Jeśli chodzi o północ, a na południu można było typować, że taki może być finał konferencji. Tarnów prowadzi 3-0. Wow. Czy to się wydarzy? To się wydarzyło. Co się dzieje z astronautami Tarnów? Bo oni właśnie. Zrobili Swipa tu, Sweepa tu i Swipa tu. Więc czy oni mogą potencjalnie, nie wiem, nie pamiętam, czy ktoś zrobił 16-0, że wygrał wszystkie mecze w playoffs, nie wiem, ale jest to możliwe. Jest to możliwe, że oni mogą zrobić to jako pierwsi. Gdańsk też jest blisko sensacji. I jest sensacja kolejna. Wow. Gdańsk tarnów co to nie jest starcie dwóch drużyn, które nigdy nie wygrały? Nie, Gdańsk musiał chyba Tak, Gdańsk wygrał, ale to jeszcze, można powiedzieć, zamierzchłe czasy, bo to były czasy jeszcze jak Magic Johnson grał u nich, więc to są bardzo, bardzo dawno, bardzo dawno. A Astronauti Tarnu właśnie to jest zespół, który razem z Gliwicami wchodził do ligi. Jak wiemy, Gliwice już kilka wygrali mistrzostw, dokładnie trzy mistrzostwa wygrali, ale za to, za to się chodziło o właśnie Astronautów, oni jeszcze nie wygrali, a właśnie... A właśnie re, nie rekina piraci Ostatnio razem wygrali W 1987 roku Tak wiem, mówiłem czasy I zobaczymy czy ten zespół Kto wygra ten 30 sezon Czy Tarnów to zrobi Czy Tarnów naprawdę to zrobi Czy Tarnów zrobi 16 -0? Wow Astronaut Tarnów to jest jeden z najbardziej dominujących playoff ranów, jakie widzieliśmy w historii polskiej ligi. Nie wiem szczerze, czym będzie mi się chciał patrzeć na 30 odcinków wszystkich i szukać tego, czy tak było, czy nie. W sumie, z drugiej strony, co jest istotne, dawniej nie można tego było zrobić, bo dopiero od 2002 lub 2003 roku mamy Game 7 też w pierwszej rundzie. Nie może nie Game 7, mamy po prostu do czterech zwycięstw od pierwszej rundy. Więc w sumie, może i zobaczę sobie to w sumie, ale to jest szalone. Tak czy tak, nie, nie wiem czy tak jest czy nie, ale możliwe, że to było pierwsze 16-0 w historii Polskiej Ligi. Astronauti Tarnów w dominujący sposób przechodzą przez całe playoffs. Przez finał i po raz pierwszy w ich historii są mistrzami Polskiej Ligi. A więc jak wygrywać, to w takim stylu, tak można powiedzieć. Jak wygrywać, to w potężnym stylu, bo w takim stylu, właśnie w takim niesamowitym stylu, astronauti Tardów wygrywają swoje pierwsze mistrzostwo w historii klubu i też są zwycięzcami tego 30 jubileuszowego sezonu Polskiej Ligi. Mistrzostwo podnosi Luolęg, a finals MVP zostanie kto? Właśnie sam ciekawy. To Vince Carter gra chyba. No i właśnie, Vince Carter jest fajny MVP. To jest dość szalone dla mnie, że on w King's Olsztyn z Timem Duncanem i Allenem Iversonem nie wygrał mistrzostwa, a za to w Tarnowie, pod koniec swojej kariery, jaki ma 34 4 lata, wygrywa. Dość niesamowite. A więc też naprawdę niesamowita sprawa, że jeszcze no jakieś 10 lat temu Tarnów i Gliwice wchodzili do ligi, a już obie ekipy mają po przynajmniej jednym mistrzostwie. Vince Carter był naprawdę dobry w tych finałach. Niesamowita prawie historia, nie spodziewałem się akurat, że to zobaczyłem w tym roku. Jamal Mashburn, on chyba Słońce Toruń właśnie tak, głównie Słońce Toruń jeśli chodzi o jego karierę. W swojej historii pewnie nigdy nie był mistrzem. Tak jest, był 5 razy All-Starem za to. Allen Iverson, 2 razy MVP, 15 razy All-Star, 7 razy First Team All-NBA, Defensive Player of the Year raz. No można powiedzieć, że mistrzostwa nie wygrał, ale jest legendą Olsztyna i jest legendą tej polskiej ligi tak nią właśnie, że nie wygrał mistrzostwa. Ilgauskas, raz All -Star. On chyba tutaj właśnie większość karier spędził tutaj w Gorzowie. O tak jest, prawie całą karierę. Eddie Robinson to już nie jest taka duża legenda. Antoine Jamison, większość kariery, a nie, nie on połowa kariery w Toruniu, połowę w Lublinie, może, można tak powiedzieć. Pięć razy All Star. Raffer Alston, on też sobie kilka lat pograł no głównie się góra, cała kariera w zielonej górze Rafaela Friends kilka z Tim Thomas, Luis Forte, Wang Zhizhi też tutaj kończy karierę Mike Dunlevy, Mo Williams no to chyba tyle, jeśli chodzi o tych zawodników, Jeff Green już kończy karierę Trevor Reza, no to są zawodnicy, którzy normalnie powinni kończyć karierę, ale nie ma dla nich miejsc, nie ma dla nich miejsc Rafael Inductis, Allen Iverson, Jersey Tyrant, Allen Iverson w Kings Holstein Historic Changes e, dobra. To możemy w sumie Luxury Tax wprowadzić, ale czy to coś zmieni? Chyba nie. Choć Luxury Tax jest dobrą w sumie rzeczą, bo mogą jakby te zespoły płacić ten właśnie jak są powyżej salary cap. To w sumie mogą ten e, Luxury Tax płacić, więc może i to jest dobra w sumie rzecz dla tej ligi. Tak jest. Approved Increase Salary Cap. Powiem tak. Zaakceptuję to, żeby był większy Salary cap dla wszystkich drużyn Bo w sumie to jest rozwiązanie Salary cap, jak tak sobie się, żeby zespoły miały więcej pieniędzy do rozdania, więc więcej no, Z drugiej strony w jakiś sposób może, może być więcej super teamów, ale no w sumie Każdy zespół, można powiedzieć, ma równe szanse jakby, więc W sumie może być Nie chcę jakoś, żeby ten Salary cap poszedł mega w górę, ale 5 milionów może być A reszta tutaj tych rejected Draft loterii Przechodzimy do loterii draftu, Olsztyn ma dwa piki, to jest zapewne istotne jest duża szanse, że mogą wygrać w tym roku. No ja nic wydaje się fałytem do pierwszego piku. Czerwoni Łódź. Mają ósmy pik. No czyli dodadzą jakiegoś fajnego zawodnika tej fajnej młodej ekipy. Słońce Torium mają siódmy pik. Tygrysy z Lublinczy mają szósty pik. Tak jest, mają szósty pik. Piąty pik w tegorocznym drafcie mają. Klasztor często, czyli bez żadnych niespodzianek jeszcze drugi rok z rzędu w loterii dla nich. Przechodzimy do top 4 teraz. Wielki Rzeszów niespodziewanie są w loterii. Kings Olsztyn mają trzeci. Oni potencjalnie mogą właśnie mieć jeszcze jeden pik. Rzeszów jest w top 3. Czyli potencjalnie Rzeszów, Olsztyn nikt ktoś jeszcze. Rzeszów ma trzeci pik. Siódma loteria w ich historii. Patrząc na to, że oni są od początku tylko siódmy raz być w loterii, to jest niesamowity wynik, bym powiedział. Kielce... Mam pierwszy pick, tak, czyli Damian Lillard, Kobe, Bryant, Janis na ten kumpo. Mamy, pra, praktycznie, będziemy mieli Milwaukee Bucks w Kielcach, bo za niedługo Kobe zakończy karierę, i jeśli Kielce nie zrobią nic głupiego i wybiorą Janice z pierwszym pickiem, to będziemy mieli duet Damian Lillard i Janis w Kielcach, więc to będzie coś takie śmieszne, że akurat jakaś szansa na to, że to się może wydarzyć. I możemy przechodzić, właśnie, do draftu. A więc zobaczmy, czy będzie zły wybór, czy nie. Z pierwszym pickiem w tegorocznym drafcie piorą Kielce, wybierają. A jednak, Victor Oladipo, czyli Janis trafi, trafi do Kings Olsztyn. tak jest, Janis jest w Kings Olsztyn. no nie spodziewałem się, wiadomo, że w rzeczywistości Janis nie był jakby faworytet do pierwszego pika, ale tutaj jednak gra już zna tych zawodników i to jest dziwne, nie ukrywam. Wilk Rzeszów, mają Otto Portera, ten draft bądź myślę, że nie jest mocny, Kings Olsztyn, Bieram Goberta, to jest dobre. Rudy Gobert i Janis z zespole. Znam już zwycięzców tego draftu. Nie, jest to Kielce, nie są to Kielce, którzy mają pierwszy pika, a zdecydowanie są to King Olsztyn, którzy właśnie to dali Goberta i Janisa. Więc defensywa to będzie naprawdę potęga ich przez następne lata. Piąty pik Częstochowa. Oni robią wymianę. Podzyskują Hiberta, a Smoki Kraku wybierałem wybierają Stevena Adamsa. Oddaję centra, mam nowego, młodszego centra. Tygrysy Lublin podpisują CJ-a. Podpisują, może nie, a wybierają w drafcie. Słońce Toruń robią wymianę. First rounder i second rounder za CJ'a, które przed chwilą są wybrany, i Haywarda. Czyli Tygrysy jednak mają Sefa jego. Czerwoni Łódź wybieram Deanesa Schroedera. Bardzo dobry dla nich wybór, więc mam fajnego, bardzo rezerwowego dla Stefa. Szczecin wybieram Michaela Cartera-Williamsa. Nie wiem czy on czasem nie był Rookie of the Year w tamtym sezonie z tych Rookies, chyba, ale jego kariery nie potoczę się za dobrze. Górnicy zabrze. Oni robią wymianę. First rounder i Artest za dwa piki a w Wielkiej wybieram wybierają Shona Gibsona Piraci Gdańsk wybierają Mike'a Hamiltona Kraków wybiera Zellera Łódź wybieram Paxsona Górnicy wybierają Andreja Robertsona David Zapa wybieram Daniela taisa Czyli mam taki europejski troszkę zespół mam też tam Pau Gasola między innymi w składzie Puszcza Białystok biorą Joe Atloa Radom bierze Covingtona Koziołki Poznań biorą Troja Petersa Kapitol Warszawa biorą Sheldona Murphy'ego. Słońce to wybieram wybierają Kelly'ego O'Brianta. Katowice biorą Kenty. Wysoka Albiola Ciekawe, zespół, który ma logo Denver, wybiera zawodnika, który jeszcze to niedawno grał w Denver. King z Olsztyn wybierają Rika Mura. Czerwoni Woods wybierają Johnnie'ego Copeland'a I ostatni pik w pierwszej rundzie to George G.D. Yang, wybrany przez astronautów Tarnów. A więc pierwsza runda z nami. Także mówię, zwycięzcy to zdecydowanie Olsztyn. Zdecydowanie Olsztyn zwycięzcami są. Największy styl tego draftu nie mam. pojęcia, Cody Zeller. Wiek do Overall, tak patrząc, to możliwe, że Cody Zeller. Pewnie Cody Zeller. Choć tak, nie powiedziałem, że taki jest styl duży. No zobaczymy, właśnie. Jestem ciekawy, jak będzie jeśli chodzi o free agentów. Patrząc na to, że mamy Luxury Tax. Mamy też do tego jeszcze Salary Cup. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało pod względem właśnie jacy free agenci będą dostępni jeśli chodzi o właśnie tutaj podpisy. ja jakby będę cały czas patrzył tak samo, czyli na e, signy Steph oczywiście wraca do Łodzi, więc jest to sign, ale to jest powrót do Łodzi re signy mnie aż tak nie, nie, nie intrygują, bo po prostu jakby no zawodnik zostaje w zespole, więc nic takiego mega, mega ciekawego można powiedzieć ja właśnie tylko patrzę na signy JR Smith podpisał kontrakt z Zieloną Górą, on chyba był gdzieś indziej, on właśnie to był chyba taki zawodnik, który nie zna sobie zespołu Rashard Lewis zostaje w może nie zostaje w sumie, a podpisuję kontrakt. To jest chyba właśnie zawodnik, który rok temu nie mógł sobie znaleźć zespołu, więc oby to były pozytywne znaki, tak bym powiedział. Jason Richardson. No widzimy dużo więcej dużych dealów. To jest naprawdę pozytyw. To jest pozytywny znak dla mnie. Dużo właśnie takich większych dealów widzimy. PJ Tucker podpisuje kontrakt z Warszawą. Paul Millsup to jest re-sign. Jason Terry podpisuje kontrakt z Tarnowem. On One były w Rzeszowie. Pod względem zmian zespołu to jest jeden z lepszych oprócz, nie liczę, aby te lata, w których wchodzą nowe zespoły, bo jak wchodzą nowe drużyny do ligi, zawsze widzimy duże zmiany oczywiście, to jest normalne, ale oprócz tego jakby, nie licząc tych expansion lat, to to jest jeden z ciekawszych free, free agency, jakby no jedną z najciekawszych free agency bym powiedział pod względem zmian i ruchów bym powiedział, że tak to wygląda. Zobaczymy czy jeszcze jakiś ciekawy jeden będzie taki Jakaś zmiana zespołu potencjalna. Chyba już nie będzie nic takiego ciekawego bardzo. Taczki sam popisał kontakt z Bydgoszczą. Dobra, więc możemy przechodzić, możemy przechodzić dalej. Teraz 2014 draft class, a więc e, między innymi Joki M.in. między innymi Joki Jestem ciekawy właśnie, tych frejentów. Pewnie dalej będą jacyś dobrzy frejenci. No dalej są, no dalej są, no nie wiem, nie mam prawdy. Ciężko to, ciężko tak jak właśnie tam mówiłem, w każdych, w, w każdych e, seriach, filmach jakie robię, problem jest ten sam. Nie wiem, naprawdę. Na no, trali, każdy z jednej mógłbym dać duży, a z drugiej, tu dałem o 5 milionów i za dużo się sytuacja nie poprawiła. A wierzyłem, że o 5 milionów to jednak dadzą radę troszkę więcej zrobić. No nic, będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.